warto zanurzyć się w historię roli zakonu krzyżackiego na tym terenie. To duży, ciekawy rozdział, można powiedzieć, że właściwie każda z miejscowości wokół Pasłęka i też sam Pasłęk posiada murowany kościół gotycki, najczęściej z imponującą wieżą. W Pasłęku obok samej świątyni jest też zamek. W swoim trzonie jeszcze budowla z czasów krzyżackich, która łączona jest często z legendą o przechowywaniu tutaj bursztynowej komnaty. Można więc również w tę stronę gdzieś podążać myślami. Ale ciekawy jest też sam kontekst, myślę, architektoniczny tego miasta z długą ulicą zamiast rynku, trochę jak może w miastach niderlandzkich. Stanowi to być może jakieś nawiązanie do sentymentów tych osób, które Pasłęk zakładały. Mam tu na myśli holenderskich osadników, a nazwa Preußisch Holland, pruski Holland, pruska Holandia, później uproszczona trochę i w języku polskim brzmiąca Pasłęk, przecież wprost odnosi się do tych terenów, z których tamta społeczność tutaj przybyła, żeby szukać nowego miejsca, z którym chciałaby się związać. Element podróży zatem istnieje w Pasłęku od dawna i dotyczy nie tylko tych pierwszych osadników, ale dotyczy też tej ludności, która Pasłęk opuściła po 1945 roku i tej ludności, która napełniła to miejsce nową myślą, nowym życiem. Mam tu na myśli tę społeczność, która do Pasłęka przybyła po 1945 roku. A dla nas, dla muzyków, dla miłośników i znawców muzyki, wizyty w tym miejscu wiążą się oczywiście z podróżą. Artyści z całego świata przyjeżdżający tutaj poświęcają czasami cały dzień, żeby dotrzeć do Pasłęka, żeby zakwaterować się w swoim miejscu, w którym będą przygotowywali pomysł na przykład wybór organowych rejestrów. Więc element podróży w Pasłęku jest chyba istotny, a taką ambicją, która stoi za działaniami organowymi tutaj, byłoby ożywienie regionu pod względem organowym jeszcze bardziej, tak, żeby stał się ze wszystkimi swoimi okolicznymi miejscowościami, a może z innymi świątyniami Pasłęka, takim miejscem, po którym można by podróżować organowo od jednej świątyni do drugiej i słuchać głosu instrumentów z różnej epoki, instrumentów, które wyszły spod ręki różnych mistrzów.